Słuchajcie, to będzie filmik z happy endem. Udało mi się naprawić z powrotem ten moduł Wi-Fi. Były kombinacje z podmianą kondensatorów. Niestety za pierwszym razem wszystko na pałę podmieniałem, nie wyszło. I tym razem użytkownik z YouTube'a mi napisał, żebym wlutował kondensator 100 nanofaradów, czyli 0,1 mikrofarada. I słuchajcie, wlutowałem taki sam według schematu płytki BlackBerry i nie zadziałało to. Dopiero po schemacie, po wielkości mniej więcej zobaczyłem, że tutaj na tej płytce jest taki duży kondensator. Widzicie, wlutowany jest, jeden, drugi jeszcze obok jest. On miał według schematu 10 mikrofaradów. Po wlutowaniu tego kondensatora wreszcie płytka ożyła. Normalnie masakra, czyli trzeba dokładnie tą samą wartość lutować, co mi wypadł ten kondensator. Teraz patrzcie, nacisnę tutaj, świeci się dioda na czerwono, czyli załącza mi wyjście. Następny raz, jak nacisnę, wyłącza. Działa wszystko idealnie, po dłuższym wciśnięciu zmienia mi te tryby. Tutaj widzicie, teraz mi mruga to. Także ja się cieszę i to będzie taki filmik. Trzecia część w zasadzie z happy endem. Czwarta część będzie, kurczę, no cztery części, no niestety albo stety, będzie już z tym, z jakimś tam przykładem, jak to działa, z aplikacją. O, z aplikacją, jak działa z aplikacją w połączeniu właśnie z Androidem. Także działa super, pozdrawiam, trzymajcie się.